to tu. No. To ile ty w końcu miałaś lat? 11. 11. No to dobrze mówiłam, że 11 lat, bo tak mi się wydawało właśnie, że 11 lat. A tu ta pani moderator to się właśnie pytała jeszcze, jak my sobie wyobrażamy, jak powinno się jeszcze inaczej upamiętniać. Czy to można jeszcze jakieś inne sposoby, pomysły jakieś? Jestem córką Anny Radziejowskiej, której mama, Lucyna Radziejowska, została zamordowana w obozie koncentracyjnym. Do tego obozu trafiła, ponieważ w miejscowości Płatkownica, w domu, w którym mieszkali, przechowywała Żydów. To była mama z dwójką dzieci. Na skutek prawdopodobnie jakiegoś doniesienia zjawili się Niemcy, znaleźli Żydów i zabrali babcię. Mama miała wtedy 11,5 roku i od tego momentu została sama, ponieważ wcześniej również w tejże Płatkownicy na tyfus zmarł dziadek. Mama bardzo długo w zasadzie nie opowiadała o tych czasach, ani o tych czasach, ani o czasach, kiedy mieszkała u rodziny, już po tym, co się wydarzyło, no bo ktoś ją musiał przygarnąć i się nią zajmować. Wydaje mi się, że po prostu wypychała to z pamięci, że nie chciała jakby o tym mówić, może nie chciała wzruszeń. Dopiero właściwie na skutek akcji zawołani po imieniu właśnie, ta historia jak gdyby zyskała również w naszej rodzinie jakąś tam treść. Mama zaczęła trochę o tym opowiadać. Mam wrażenie, jakby mama czekała na jakąś taką okazję, żeby w końcu ta babcia gdzieś tam wyszła na jaw z tego ukrycia przez tyle lat. Więc to po pierwsze, że jakby społeczności lokalne chyba w związku z tym też mogą na tym zyskać, prawda? Bo zyskają jakichś takich bohaterów czy wzorce, które są blisko, a nie gdzieś tam daleko, ogólnonarodowe, które to postaci są ważne oczywiście, no ale dla takich społeczności małych są gdzieś tam odległe. To jest fajne takie spotkanie tych rodzin. No pierwsze, ta część warsztatowa była bardzo fajna. Ona tam może posłuży do jakichś badań, jakichś analiz, ale myślę, że dla tych, co uczestniczyli, też była fajna. Ten podział na pokolenia, gdzie mogli sobie ci, którzy widzieli to wydarzenie, jakoś tam wymienić się doświadczeniami. Ci, którzy żyją w tych rodzinach z kolei, a sami w tym nie uczestniczyli, mogli też sobie coś tam o tym porozmawiać. Była zdecydowanie interakcja i widać było zresztą, że różne osoby różnie reagują. Kilka osób, przynajmniej przy naszym stoliku warsztatowym, były co najmniej dwie osoby, które bardzo się wzruszały, nawet mówiąc jak gdyby o sprawie. Kiedyś się o tym nie mówiło. To tylko tak było między, powiedzmy, mną a moją mamą, nie? Ona mnie to uświadomiła o tym fakcie, nie? A teraz jest tak, że po prostu ja się dowiaduję, że inne takie tragedie też były u innych ludzi. I możemy się wymienić właśnie tymi doświadczeniami, co się komu wydarzyło, jak zostali pokrzywdzeni przez Niemców. Przez te spotkania, przez te wywiady tutaj, cała Polska może się o tym dowiedzieć. Ludzie, którzy w ogóle się tym nigdy nie interesowali, oglądając w telewizji, już są zainteresowani tym programem. Także ja myślę, że to ma sens i to chyba trzeba dalej to rozpowszechniać. Ten projekt Zawołanie po imieniu
jest czymś ważnym dla naszej rodziny. Możemy poznać część naszej historii, o której żeśmy nie wiedzieli do końca wszystkiego. Możemy porozmawiać z innymi ludźmi, którzy też zostali poszkodowani przez II wojnę światową. Takie spotkania zacieśniają więzy rodzinne. Można się spotkać z tą rodziną, której się na przykład nie widziało 20 czy 30 lat. Bo takie tak sytuacje też są. A my możemy się spotkać i porozmawiać ze sobą. I wiedzę przekazać tym młodszym pokoleniom. Na dzisiejszy pierwszy zjazd rodzin zawołanych po imieniu przyjechali przedstawiciele wszystkich 17 osób, które zostały upamiętnione przez Instytut w ramach projektu Zawołani po imieniu w ciągu tego 2019 roku. Było ponad 100 osób. Uważamy to za wyjątkowe wyróżnienie dla Instytutu, że te rodziny pozostały z nami w kontakcie i żyją w przekonaniu, że warto z nami dalej pracować i te historie, które poznaliśmy, opracowywać i interpretować i rozwijać. Jest to dla nas bardzo klarowny sygnał, że historie, które wydawało się, a właściwie inaczej, historie, które wydarzyły się blisko 80 lat temu i chciałoby się odstawić je do lamusa, powiedzieć, że jest to przeszłość już zamknięta, do której nie warto wracać, że wyraźnie ten sygnał jest przeczący. To znaczy rodziny, nie tylko pierwsze, drugie, ale kolejne pokolenia czują się związane z historią swoich już obecnie pradziadków czy prababć i że to, co wydarzyło się w czasie okupacji, ma wciąż dla nich znaczenie i kształtuje ich historię, historię rodziny. Tych historii jest więcej. Ludzie, których żeśmy poznali, są dla nas bardzo, bardzo ważni. To znaczy, to nigdy nie jest tak, że jest historia, którą raz się opowie i można o niej zapomnieć, można sobie ją odznaczyć i powiedzieć, nie ma to większego znaczenia. Ci ludzie mają bardzo wiele jeszcze do powiedzenia, także nas potrzebują, wydaje mi się, z punktu widzenia tego, co my robimy, jak próbujemy się nimi zaopiekować i tak naprawdę dać im głos, głos, którego dotychczas nie mieli. No nie mógł być tutaj z nami, był ostatnio. Serdecznie. To jest brat, prawda? Pani brat, tak. 18-letniego Wacka Budziszewskiego, który całą winę, jakby w cudzysłowie winę za ukrywanie Żydów przed Gestapo, wziął na siebie. Za to był dwukrotnie skatowany na Gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie przeżył 33 dni. Przekazujcie tą odznakę kolejnym pokoleniom w rodzinie. Noście ją z dumą, bo mieliście niezwykłych rodziców, dziadków i krewnych. Bardzo Wam dziękujemy. Ja myślę, że najlepszym pomysłem tego projektu było to, żeby oddać im głos, żeby dać im mówić. Więc widzimy pewną bezradność rodzin i ich taką słabość, dlatego chcemy ich bardzo wzmocnić. Chcemy przede wszystkim pokazać im, że ich członkowie rodzin są bohaterami lokalnymi, że ich ofiara nie poszła na marne, że o nich będą pamiętać i społeczności lokalne, i miejscowi nauczyciele, i księża parafialni. I że kiedy będzie w końcu ten Dzień Ratowania Żydów, obchodzony w całym kraju 24 marca, to tutaj pod tymi upamiętnieniami będzie się spotykała wspólnota lokalna, żeby oddać tym osobom cześć i chwałę. Zjazd rodziny wydaje mi się, że miał także inną funkcję, ponieważ po raz pierwszy te rodziny, które przecież w niedalekiej odległości, to są odległości 5 km, 10 km, to wszystko dzieje się pod Treblinką, mogły się spotkać, mogły się wzajemnie poznać, mogły się wymienić informacjami na temat po prostu bliskich, zauważyły, że nie są same ze swoim nieszczęściem. Właśnie zdziwiło mnie, że ta rola integracyjna odgrała tutaj taką rolę, bo to pokolenie wnuków zgłosiło, że rodzice po raz pierwszy zaczęli głośno mówić o tym fakcie ukrywania Żydów przez rodziców, że pękła pewna bariera takiej traumy, nieśmiałości, takiej niemożności mówienia. W tym sensie ten program już odnosi pozytywną rolę, dlatego że te najbardziej straumatyzowane rodziny zaczynają się otwierać i zaczynają mówić. Problemem tych rodzin była naprawdę samotność. Nikt nigdy wcześniej nie organizował takiego zjazdu, więc dobrze, że się on odbył. Będziemy spotykać się na pewno dalej. Będziemy ciekawi przede wszystkim potrzeb też tych rodzin. Wiemy, że co najmniej dwie rodziny potrzebują pomocy psychologicznej. Wiemy, że ta trauma przenosi się z pokolenia na pokolenie. Wiemy, że oni zawsze byli w cieniu. Nigdzie nie byli nigdzie zapraszani, pomimo że przecież upamiętnione zostały osoby, których śmierć jest bardzo dobrze uwidoczniona w zeznaniach przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. Z 17 osób, które zginęły, tylko 4 mają medale Yad Vashem. Też tych ankietach, tych formularzy, które Państwo macie,
Nasza praca opiera się na analizie i źródeł. Nie tworzymy żadnych historii, niczego nie wymyślamy i to też buduje wiarygodność, że rodziny zamordowanych chcą, aby upamiętnienia trwały i aby ich było więcej. Jest to dla nas także wzmocnienie i uzasadnienie dlatego, że w 2020 roku będziemy ten projekt kontynuować i na pewno będziemy chcieli zorganizować kolejny zjazd. Przypuszczam, że jeszcze liczniejszy ze względu na kolejne rodziny, które do nas dołączą. Ufam, że ta wspólnota rodzin będzie się powiększać i rozwijać, bo pamiętajmy, że jesteśmy tylko jednak na ziemi mazowieckiej. Polska jest większa i tych historii możemy znaleźć więcej w różnych miejscach. Zależy nam na tym, aby ten projekt upamiętnień ostatecznie objął cały kraj.